Jeszcze do tego będzie za chwilkę muzyka live, elegancko, naprawdę bardzo kulturalnie wypasione miejsce. Chyba tu i tu. Co? Tu i tu. Dzisiaj kolejny bardzo aktywny dzień montowania i ćwiczenia. O, tylko dzisiaj kto inny ćwiczy? Najmłodsza dama. Mam, madam. O, widzę, że pogoda w Pattaji się szykuje jakaś konkretna. Głodna jestem. Wszyscy są głodni, a nie ma nic do jedzenia. Ja ostatnią książkę robię. Ostatnią książkę? Ślaczki. W tą stronę robię dziś. A wczoraj robiłam to. Na czerwono? A dzisiaj robię na złoto. Dzisiaj na złoto? No spoko. A jutro będzie na fioletowo. O kurde. A ja robię to. Skoro obiecałem sobie, że przez te 30 dni powrzucam codziennie film, no to powrzucam. Ale później zrobię sobie przerwę. Dzień? Odpoczynku bez nagrywania i bez filmików. Czemu? Żebyś odpoczął i żebyś się ze mną pobawił. A, żebym się w końcu z tobą pobawił. Pojedziemy do terminala do Kulkolandii. Po co? Żeby się pobawić. Co tu się znalazło? Jeszcze jedna paczka orzeszków. Pociągnij do końca. Jezu, jaka radość. Jaka radość. Mamy orzeszki. Jesteśmy uratowani. Przeżyjemy. Przeżyjemy do następnego. Przeżyjemy do następnego vloga. Ale w następnym już możemy paść z głodu. Bo z nami jeżdżą ostatnio duszki, nie? Co te duszki robią, Ema? Wciskają wszystkie piętra? Wciskają wszystkie piętra i później winda jeździ sobie tak. Tu, tam. A czasami jedzie, wsiada z nami duszek do windy i jedzie na przykład na jakieś piętro, nie? My na przykład naciskamy na 8, że jedziemy na 8, a jakiś duszek na 6 wysiada, nie? No, czasami tak bywa. My wsiadamy do windy, zamykamy drzwi, a on otwiera. No zamykamy właśnie. Otwiera. No, ale jakiś duszek nam sam otwiera drzwi. A taki, jeżdżą sobie tutaj w Olympusie, takie duszki niewidome. Duszki w windach. No, z basenu wychodzą. No. Upał dzisiaj jest jak w saunie. Słońce tak daje, że ujojojo, ale jak się wychodzi z klimatyzowanego pomieszczenia, później jeszcze w sumie idzie się troszeczkę w cieniu, to jeszcze też jest mocno. Ale kiedy wychodzi się już na słońce, to jest masakra. Dzisiaj jakoś... Ej, co ten twój... Patty? Patty's Underworld. Patty's Underworld, Pattaya. Dobra, idź, nie hałasuj. Dzisiaj dość spokojnie, no teraz akurat ktoś jedzie, ale w ogóle dzisiaj jakoś spokojnie na dzielni. Emi w cieniu chodzi pomału, ale jak wchodzi na słońce, to od razu szybko biegnie do cienia. O, tak o. Emi, czekaj, gdzie te jajka były? O, tu są. Dobra, czekaj, musimy wziąć jajka. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj się wycwaniliśmy, bo musieliśmy zamówić jajka na śniadanie i zamówiliśmy sobie jajka, teraz idziemy do sklepu i jajeczka się smażą i zaoszczędzimy trochę czasu, bo jak będziemy wracać, to sobie jajeczko odbierzemy i nie będziemy musieli na nie czekać. No, a po drodze jeszcze musimy kupić owoce. Ale Emi, patrz jaki ten, jaki kocyk, niebieski kocyk w kotki zabezpiecza owoce przed słońcem. No, daje słońce, daje, to trzeba się zabezpieczyć, bo wszystko by zdechło w 5 minut. Dajesz, idziemy. Choć jak, w sklepie to jest, w sklepie klima to daje dobrze. Dwie klimy, czy więcej klim? Nie, tam też jest jeszcze klima, trzy klimy. Oj, to takie klimy, że jak się nieraz wchodzi, to aż w kręgosłup jeszcze czeka. Tutaj są takie mini mleczka z Venia Levenia. Te najmniejsze to są o takie za 5 batów. No, 5 batów to jest ile? Niecałe 70 groszy. No. Dobra, który ty chcesz ten tost? Mieliście takie tosty? Takie połączenie parówka i czekolada. Ej, Emi, ale ja też chcę tosta, a coś mamy braki w tostach. Chyba, że weźmiemy pierogi. Pierogi jedne. Jakby co, to te pierogi są świnką. Są najlepsze z tym znaczkiem. To są gajoza. Pork gajoza. Japońskie pierożki. Polecamy wam, jak jesteście w lodówkach, kokosowe. No. Takie.
ale właśnie tą. Ta jest lepsza. Tu jest jeszcze taka druga. Ta jest gorsza. Ta jest gorsza, ta jest lepsza. Wybierajcie tą z zieloną zakrętką, a nie z niebieską. Kurczę, byliśmy wczoraj wieczorem po papaje i pani powiedziała, że nie, że będzie dzisiaj rano. Przyszedłem dzisiaj rano i mówi, że nie, będzie jutro. No ale trudno. Kupię chociaż awokado i banany. Na basen. Na basen. A ja? Ty nie chcesz sam. Nie chcesz chyba za mnie. Nie, no nie chcę. No ciekawe. A to ciekawe, kto zrobi. Kupcie sobie tą książkę. O, kupcie sobie tą książkę. To jest druga część, ale kupcie sobie wszystkie cztery. No. Będziecie zdrowi. Że nic was nie ruszy. Mucha nie siada. No, nara. Poszła do wody. Lazy, lazy, lazy. Lazy day. Emma tam udaje jakiegoś topielca w wodzie. Też relaksuje się. Po prostu się relaksuje. Ja się tutaj relaksuję. Jakieś kurde muchy latają. Tam saradam i fontanna. Ej! Ta sprawa wymaga nagrania. Ta sprawa wymaga nagrania, bo kupiliśmy dzisiaj awokado i się okazało, że to awokado ja wybierałem dzisiaj. No i jest dobra, takie, no nie jest takie całkiem twarde, ale... Ale jest takie trochę surowe, no. Jest takie trochę surowe. No i trzeba poczekać, aż dojrzeje. No i Dorota wpadła na pomysł, że chyba je weźmie, żeby się nie popsuło, zanim dojrzeje. Połączy ładnie, tak jak było. Do tego gumką ładnie je tutaj owinie. Bo do lodówki jak włożymy, to już nie dojrzeje, a jak tu zostawimy, to może się zepsuje. Jest szansa. Właśnie. I tak nie wiem, czy się zepsuje. Albo się zepsuje, albo dojrzeje. W każdym razie szkoda, bo bardzo ładne awokado, takie świeżutkie. Kurde. O Jezus Maria. Ale bałagan, kto to taki bałagan narobił? No i takie rzeczy, no i takie rzeczy, że teraz awokado mamy już takie ładne, znowu nowe, zamknięte, gumką ładnie związane, no i jakoś może przeżyje, ale te już chyba będą do wyrzucenia. Nie wygląda tak źle. Nie, no wyglądają ładnie, tylko co, że twarde takie coś, mówisz? Sprut. Pokaż. Ale mam szlikę taką normalnie cieknie. Strasznie nie lubię właśnie, jak są pestki. Jak są pestki takie, to jeszcze to nie da się tego pogryźć, tylko trzeba to wypluć. Szkoda, że nie mamy tego. Sok by z tego jeszcze mógł zrobić właśnie. O, sok by mógł zrobić, ale nic więcej. O, to wycisnąć sok. Mamy taką nową sokowirówkę. Podręczną. No, wyciskarkę raczej, nie sokowirówkę. Ej, no powiem ci, że dużo tego soku wyszło. Porządna wyciskarka. Porządna wyciskarka, no powiem ci, że możemy ją na Allegro spokojnie zacząć sprzedawać. Kurde, chętnie się napiję, bo to dobre ogólnie jest, smaczne, tylko takie nieprzyjemne w jedzeniu, ale w wypiciu to będzie zarąbiste. Idziemy coś zjeść, kurczę, cały dzień w domu, dzisiaj miał być taki leniwy dzień, nic nie robić, a w końcu tak się przerodził w taki ciężki dzień i tyle się narobiłem, że nawet nie było czasu nagrywać. Cały dzień minął. Emi zawsze bardzo lubi, jak ma uszy takie, jak robione, jak się robi jej zdjęcie. Daje... Daje jej się tak, o, takie uszy, to ona lubi najbardziej takie zdjęcia. Nie? A czemu? Bo jest niefajne. A co ty sobie wcinasz? Piankę z czekolady? No. Czekolada? O tej porze czekolada. To nie jest czekolada, tylko to jest kokoa. Tak, to kakao, bo nie wiem, czy słychać. Kakao, a nie czekolada. Miała być czekolada, jest kakao. Co, za mało słodkie? No nie przesadzaj. Ale to nie jest słodzone. A jak? To nie ma być słodzone. Nie, no dobre jest. Taka duszka czekolada. Ja nie lubię takiego. Taka. Lubisz. A jedną więcej nie. No więcej na pewno nie. Mogę sobie wziąć ten brown sugar. Znaczy nie brown, tylko ten. A nie, to jest brown, to nie. Chciałam, że jest bursztynowy. Cane. Lubisz cane sugar? Nie lubisz? Za bardzo. Nie za bardzo. Ej, a czekaj, ja jeszcze pokażę te rybki, bo ostatnio chyba ich nie pokazywałem, jakie tutaj jest ładne akwarium. O, teraz ładnie widać. No, bardzo ładne akwarium, co nie? Tatuś miał takie akwaria, nawet kilka. Kilka? No, ja miałem kilka takich akwarium. Ja nawet miałem kiedyś chyba ponad 10 akwarii. No serio. Rozmnażałem rybki. Wiesz, jak się kociły, czy co one tam robiły? Rybiły się. No. Miałem hodowlę taką w domu, u babci. Miałem pełno akwariów, ale jedno też miałem takie
200, nie, czy, kurde, 240 litrów chyba, czy większe, już nie wiem. Nie, chyba. No takie wielkie, ale chyba może i więcej. Ono na takiej wielkiej komodzie było, metr 70, o Jezu, to widzisz. Pamiętam, ale to było wielkie. Uwaga. Can you get two plates? Kolorowa pizza, fioletowa pizza wjechała na stół. O, zapomniałem. Peperoni i tam jeszcze jakaś tam szynka z pieczarkami. A, z grzybami. Co? O, ale tam ładne szaszłyki szły. Ale pani niosła ładne szaszłyki. Tam są. No tam są właśnie, no. Dwa? A na mnie też talerz jest? Nie. Chciałem dwa, to chciałeś? No nie, ja sobie zjem z tej deski. Ja lubię takiej drewnianej deski jeść. Ja muszę, daj na razie tą czekoladę. Dobra, to zabieram się za wcinanie. Daję. A tu po prostu środa, wieczór. 20. 20 w środę. Trochę dzieje się. Standardowo zresztą. A my dzisiaj śpimy tutaj. Widać jakie piękne? Farbowane dzisiaj. Ale akurat powiem ci, że światło tak pada dobrze, że idealnie. Idealne światło w ogóle tutaj na was pada. Jak w jakimś studio normalnie. A te kwiaty za wami jak też ładnie wyglądają. Nie, ale do włosów to się... To. Dobra, nie wcinaj mi się tu, proszę. Nawet jakoś wyszło. Ej, muszę wam to pokazać, bo patrzcie się, otwieracie lodówkę, a tu muzyka gra. Widzieliście takie rzeczy? Muzykę w lodówce? No, tak to właśnie działa. Ale się znowu błyska, ktoś mi tam macha. No, troszkę ludzi jest na plaży. Po 20 przyszli sobie ludzie posiedzieć troszkę, bo jest fajnie, miło, przyjemnie. Nie jest bardzo gorąco, lekki wiaterek. O, tam nawet sporo tych ludzi. Ogólnie jak właśnie można wieczorkiem sobie przyjść, wziąć matę, usiąść sobie, popatrzeć na wodę, znaczy popatrzeć, posłuchać wody, posiedzieć. Tyle dobre, że tutaj jest dużo śmietników. O, ciach. Teraz można spokojnie usiąść. Ja to chciałem schować pod ten, pod siedzenie. Chciałem śmieci pod siedzenie schować. Znowu z nami Duszek jedzie. My jedziemy na 8, a Duszek na 9. Nie? No, chyba chcę skoczyć do basenu 9 piętra. Chyba tak. Dobra, nieco Duszek jedzie, my wyrodzimy.